Dobra informacja dla Sanockiego Szpitala i co ważniejsze dla pacjentów w naszym mieście. Są pieniądze na to, by neurologia przeniosła się w końcu ze starego szpitala do budynku na ulicy 800-lecia. Z rezerwy budżetowej szpital w Sanoku dostanie 3 700 000 zł. Takiej decyzji mało kto się spodziewał. Jesteśmy mega szczęśliwi, bo jest to zdarzenie bez precedensu, jeżeli chodzi o pozyskanie środków na przeniesienie neurologii, no i administracji też przy okazji. No, na dzień dzisiejszy to rezerwa ogólna rządu to jest uzyskiwana bardzo rzadko, a nie mówiąc już o Podkarpaciu, praktycznie to jest, było do tej pory niemożliwe. Mimo tego optymizmu nie wiadomo dokładnie, kiedy rozpoczną się przenosiny oddziału neurologicznego z ulicy Konarskiego. Ponad 100-letni budynek jest w fatalnym stanie. Przenosiny są naprawdę konieczne. Wystarczy popatrzeć. Może w środku nie jest tak źle, może my się do tego przyzwyczailiśmy, może wspólnymi staraniami no, nie są to jakieś urągające godności ludzkie warunki. No, niemniej jednak nie są to warunki, w których powinno się pracować w tym czasie, w tych latach. Zdarzało się, że pacjenci trafiający tutaj mieli strach w oczach. Oni się po prostu boją, wchodząc do tego szpitala. Wydaje się im, że tutaj nikt im nie będzie w stanie pomóc, no bo tu jest jakieś średniowiecze. I oni się z tym nie kryją, oni to do nas mówią. No później na szczęście są mile zaskoczeni, no ale po co taki początek? Pieniądze z rezerwy budżetowej pomogą nie tylko przenieść neurologię, ale i administrację szpitalną. Do tej pory pracownicy byli rozrzuceni po budynkach w kilku miejscach miasta. Na chwilę obecną, jak było budowane lądowisko dla naszego Eurokoptera, to musieliśmy połowę baraku rozebrać. Część ludzi akurat z obecnej administracji została karnie przeniesiona na byłą kardiologię, na stary szpital. No i ci ludzie w koniec końców będą musieli się znowu spotkać w jednym miejscu, bo ja sobie też nie wyobrażam, żeby administracja była porozrzucana po całym świecie i z brakiem komunikacji. 2 lata temu ze starego szpitala przeniosła się kardiologia. Ostatni oddział, który czeka na Konarskiego, to laryngologia. Pacjenci i pracownicy tego oddziału muszą się jeszcze uzbroić w cierpliwość. Rada założyła taki plan, żeby w 2013-2014 roku przenieść neurologię, następnie w następnych latach w nowej perspektywie przenieść kolejny oddział. Mamy też inne problemy na głowie. Wczoraj rozmawiałem z marszałkiem odpowiedzialnym za szpital. Dowiedziałem się, że czynione są starania, aby na przykład bloki operacyjne w szpitali specjalistycznych, które nie spełniają nowych wymogów, które będą od 2016 roku obowiązywać, wpisać na listy indykatywne, czyli na te priorytetowe zadania w nowej perspektywie finansowej. To też jest ważna dla nas informacja, że takie starania są czynione, bo to będzie albo program ogólnopolski, albo program regionalny. Myślę, że w ten sposób, działając powoli, skutecznie, krok po kroku, poprawiamy jakość leczenia i jakość obsługi medycznej w naszym szpitalu. Przenosiny neurologii i administracji Sanockiego Szpitala będą kosztowały w sumie 5 milionów złotych. Brakujące 1,5 miliona dołoży powiat.